Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassalle'a. W imieniu mojego stowarzyszenia oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu dyskusyjnym zatytułowanym Samorządy po wyborach Polska przed wyborem i jednocześnie bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że zdecydowaliście się przyjść i wziąć udział w tym wydarzeniu. Chciałbym serdecznie podziękować także naszym gościom, prelegentom, którzy przyjęli zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie, aby dokonać takiego wstępu do dyskusji. Bardzo serdecznie chciałem przywitać panią redaktor Magdalenę Krzyżanowicz z portalu OKO.press, pana profesora Jacka Raciborskiego, socjologa Uniwersytet Warszawski, pana Tomasza Sawczuka, Kultura Liberalna oraz Michała Sokowskiego z Krytyki Politycznej. Nasze dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić nie tylko analizie tego, co wydarzyło się kilka tygodni temu w Polsce w pierwszej i drugiej turze wyborów samorządowych, ale także poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak te wybory sformatowały scenę polityczną albo jaki mogą wywrzeć wpływ na dalsze etapy maratonu wyborczego, którego będziemy świadkami, czy będziemy doświadczać w naszym kraju, bo przyszły rok 2019 to rok wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz jesienne wybory do Parlamentu Krajowego i wreszcie rok 2020 to wybory prezydenckie. Niewątpliwie ta seria wyborów, ona kształtuje na kilka lat polską scenę partyjną, a wybory samorządowe były jakby takim pierwszym sprawdzianem dla sił politycznych, które do tego maratonu się przygotowywały i które tej jesieni wystartowały. Chciałbym rozpocząć od pytania do profesora Jacka Raciborskiego, który bodajże tydzień bądź dwa przed wyborami, przed pierwszą turą wyborów samorządowych napisał tekst do portalu OKO.press, tekst, w którym starał się odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy wygrać bądź przegrać wybory samorządowe. Więc chciałem się panie profesorze zapytać już teraz po wyborach, kiedy znamy już wyniki, jak pan by interpretował, kto jest zwycięzcą tych wyborów, kto jest przegranym według tych kryteriów, które zastosowałby pan w tym artykule, ewentualnie jeśli mógł pan przypomnieć te kryteria. Dziękuję bardzo. Witam państwa. Od razu zastrzegłem, że bardzo trudno jest powiedzieć coś oryginalnego w tym etapie dyskusji o wynikach wyborów. I to, od czego chciałem akurat zacząć, podkreślając silną polaryzację w tych wyborach według linii PiS, antyPiS, to niektórzy już napisali. On jest obecny na sali profesor Jerzy Wiatr, mój mistrz, który wręczył mi przed chwilą tekst o wyborach, komentarz swój do wyniku wyborów i zaczyna się on właśnie od takiej tezy. No więc jestem w trudnej sytuacji, bo nie mogę modyfikować, poszukując oryginalności, ale co do uzasadnienia, no to warto je rozwijać. Dlaczego ta polaryzacja i co o niej świadczy? Bo tutaj nie wszystkie argumenty zostały w debacie publicznej mocno wyartykułowane. Pierwszy argument to wysoka frekwencja, niebywała frekwencja w tych wyborach samorządowych. To o tym trzeba pamiętać, że wybory samorządowe miały zawsze niższą frekwencję niż parlamentarne i prezydenckie i w dodatku zróżnicowaną według innego wzoru. Frekwencja w wyborach na wsi była wyższa niż w mieście w wyborach samorządowych. A teraz frekwencja się zrównała, to znaczy, że nastąpiła bardzo wysoka mobilizacja, wyższa w miastach niż na wsi. Na wsi ta mobilizacja jest powodowana przede wszystkim przez wybory wójtów, bo oni mobilizują swoich zwolenników do uczestnictwa, do samej społeczności, więc to się przekłada. Ten czynnik mobilizacji wyjaśnia sukcesy PO i Nowoczesnej, czyli Koalicji Obywatelskiej w wielkich miastach. Natomiast ja zaraz przejdę tak szczegółowo do tych kryteriów sukcesu, ale najpierw muszę o charakterze tych wyborów nieco
powiedzieć, bo wielka była też siła tak zwanego głosowania strategicznego, czyli głosowania niezgodnie z pierwszą preferencją. I tutaj to też trzeba uwzględniać przy wyjaśnianiu, no przykładowo w wyniku Trzaskowskiego w Warszawie, kompletna marginalizacja wszystkich innych kandydatów poza tą dwójką i jego sukces, który sondaże nie, w takiej wysokości nie prognozowały. Dlatego właśnie, że nastąpiła ta mobilizacja w ostatniej fazie i głosowanie strategiczne, czyli wobec niepewności przesunięcie głosu z najbardziej preferowanego kandydata na tego drugiego. Natomiast przechodząc już do odpowiedzi na pytanie o wymiary sukcesu, no to zajmijmy się sejmikami wojewódzkimi, bo wybory do sejmików są od zawsze wyborami ściśle partyjnymi. To nic nowego się nie zdarzyło. Kandydaci tak zwanych komitetów niezależnych to ledwie kilka mandatów w poprzednich wyborach i jeszcze wcześniejszych, więc to co teraz widzieliśmy to nawet pewne odpartyjnienie, bo tych mandatów dla bezpartyjnych jest nieco więcej. I moja teza brzmi, iż całkowicie uzasadnione jest porównywanie wyników wyborów do sejmików z wyborami do Sejmu 2015. Właśnie między innymi dlatego, że była już wielka tęsknota za tymi wyborami, że nadano im od razu charakter konfrontacji dwóch politycznych bloków i dlatego takie porównanie jest ważniejsze niż porównanie do wyników wyborów 2014, czym się w ogóle nie będę zajmował, bo tak naprawdę ono ma dużo mniejszy sens polityczny, jak i socjologiczny. Chociaż prawdą jest, że elektoraty pomiędzy wyborami samorządowymi a wyborami parlamentarnymi, sejmowymi dość różnią się zazwyczaj, ale teraz mniej. Znaczenie wyborów sejmikowych w świadomości obywateli było tym razem daleko większe niż zwykle. Państwo pamiętają ten problem głosów nieważnych, rekordowy w 2014 18%. Tam był efekt Książeczki, ale nie tylko, bo w wyborach, kiedy Książeczek nie było w 2012, też 10-12% też było głosów nieważnych. W większości to są puste karty. Bez głosu, bez dokonania wyboru. I teraz też ten wskaźnik był dość wysoki, ale to 6,72% ogółu oddanych głosów w wyborach do sejmiku, nieważnych. Z tego większość właśnie to były puste karty. Czyli znacznie te puste karty świadczyły nie o braku jakiejś kompetencji, tylko o lekceważeniu. Ludzie nie znali tych kandydatów, to było mało istotne. Natomiast istotne było w wyborach samorządowych głosowanie na burmistrzu, wójtów, prezydentów i ewentualnie radnych, znajomych i tak dalej. A teraz znaczenie wyborów sejmikowych znacznie wzrosło w świadomości wyborców. Czyli to jest dość wyrazisty wskaźnik. I wprost. Oczywiście ja należę do zwolenników tezy, że sukces, znaczy, że w wyborach do sejmików województw przegrał PiS z antypisem jako całością. I ta sprawa wydaje mi się wręcz oczywista. Nie jestem symetrystą, bo tutaj jest wiele takich głosów, że to w zasadzie jednak najlepszy wynik i tak dalej. Jakby na sprawę nie patrzeć. Znaczy, wynik PiS w liczbie głosów to 5 milionów lub 267 tysięcy, 34%, a wynik samego takiego antypisu wąsko rozumianego, czyli poprzedniej koalicji rządzącej, PO Nowoczesna plus PSL, czyli teraz Koalicja Obywatelska plus PSL, to jest 6 milionów 25 tysięcy, czyli to jest 39%, 5 punktów procentowych różnicy i to jest znacząca różnica. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze wynik SLD, znaczy czyli Zjednoczonej Lewicy,
to przegrana antypisu polityczna jest oczywista. Natomiast drugim kryterium sukcesu w wyborach do sejmików jest oczywiście, kto uformuje zarządy województwa i obejmie funkcję, jaka partia, funkcję marszałka. Bo to jest rzeczywiście jakoś tam ważne, w odróżnieniu od tego, ilu ma się radnych tak, na co dzień. Na co dzień ważne jest, kto rządzi, marszałka jest trudno odwołać, powołuje się go też dość trudno, bo trzeba mieć bezwzględną większość głosów ustawowej, czy liczby radnych, czyli to rzeczywiście, i to jest w głosowaniu tajnym, czyli to, ale jak już się powoła marszałka, to go trudno odwołać. Zarząd, więc przesądzi się to w krótkim czasie. Ale proszę Państwa, tak naprawdę to znaczenie, mimo że ja jestem zwolennikiem wielkim tych nowych województw, regionów i tak dalej, to ich znaczenie polityczne jest mniejsze niż dużych miast. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że budżet Warszawy, to jest po stronie wydatków w 2018 roku 17,5 miliarda. Budżet Mazowsza, znaczy w części jakby samorządowej, to ledwie 3 miliardy. Budżet Wrocławia 4,5 miliarda. Budżet Dolnego Śląska 1,3 miliarda. Po stronie wydatków, bo tutaj one są produkty, czyli te przychody są nieco mniejsze. Gdybyśmy liczyli na liczbę posad, to też jest więcej. To też jest dużo więcej. A politycznie to, znaczy przegrana, powiedzmy, tych 6 sejmików, czy 9, czy 8, to jest oczywiście głównie strata jednej partii, czyli PSL, tak, czy strata posad. Ale nawet w takim wymiarze nie daje się przedstawić wyniku PiS-u jako sukces. Ja wczoraj ze zdumieniem czytałem wywiad z profesorem Paruchem, który twierdził, że to jest absolutny sukces, wybory sejmikowe, absolutny sukces PiS-u. Często prezentowana jest też interpretacja, że poza dużymi miastami PiS dominuje. Otóż PiS ogólnie przegrał w miastach, ogólnie. I to w proporcji 34 do 30. Natomiast prawdziwa jest jego teza o jego dominacji na wsi. Tutaj jest proporcja 40, to no teraz dane PKW podaje. 43% do 30, do, przepraszam, 16 czy 19. Ale struktura elektoratu nie jest korzystna dla PiS-u. Wbrew temu, co się mówi, a miasta to tam 18%, nie tylko duże i tak dalej. Miasta to jednak 60% ponad elektoratu. Wieś to 39,6% elektoratu, czyli ta struktura i wynik ogólny w miastach, wszelkich, łącznie, według PKW. Ja dysponuję szczegółowymi danymi też exit polla, ale to może w drugiej części, teraz nie będę ich przywoływał, bo one czemu innemu mogą służyć. Teraz przywołuję dane PKW. Natomiast wybory rzeczywiście potwierdziły dotychczasowe regionalne zróżnicowania i frekwencji, i preferencji. I teraz przejdźmy krótko do drugiego wymiaru ważnego, znaczy tych wójtów, burmistrzów mniejszych miast. Tutaj nie znam, jeszcze nie natknąłem się na obliczenie, jaki był wskaźnik reelekcji, ale myślę, że między 60 a 70% wójtów, burmistrzów powtórzyło swój wybór. Tak, takie były z przeszłości wskaźniki. Te wysokie wskaźniki świadczą o tym, że tak naprawdę w tych wyborach wygrywają partie lokalne, czyli lokalne partie władzy, owych wójtów, burmistrzów i tak dalej. Myślę, że PSL stracił sporo tych stanowisk wójtów, ale te wpływy też mają tutaj niezbyt wielkie, takie bezpośrednie. Wielu jest takich związanych z partiami, ale nie wprost. No, powiedzmy jak Ferenc w Rzeszowie, czy Majchrowski w Krakowie. Znane są ich sympatie, ale od dawna, ale nie są oni reprezentantami tych partii. Zresztą
autonomia wójtów, burmistrzów, prezydentów jest tak duża, że praktycznie nie można ich traktować jako reprezentantów jakichkolwiek partii, nawet kiedy mają, kiedy ten mandat zdobyli z określonej partii. I teraz ostatnia może kwestia w tej rundzie, to może taka ważna obserwacja, znaczy sięgnę na moment do wyników exit poll, które przeczą modnej tezie, że oto PiS uzyskuje w równej mierze poparcie klasy ludowej co średniej. To teza się pojawia często w kontekście tego raportu Gduli, który trochę jest źle interpretowany, bo ta sprawa o autorytaryzmie klas średnich to jest bardzo stara teza. Po raz pierwszy to jest to u Laswella się pojawiła, a w takiej dojrzałej formie, z pełnym uzasadnieniem u Lipseta w Polityka w 1957, wierzy, ta książka się ukazała w 1939. Tak. O autorytaryzmie klas średnich, ale z tego nie można wyprowadzać, z takich obserwacji tezy, że oto raptem dokonała się taka zupełnie dekompozycja klasowych wzorów głosowania. Spójrzmy na te wyniki, kto głosował, jak głosowali właściciele, współwłaściciele firm. Na PiS 23%, na Koalicji Decyzję Obywatelską 36%, dyrektorów, przepraszam, 37% na Koalicję Obywatelską, 23% na PiS, czyli taka w tej najwyższej jakby kategorii, ale w drugiej kategorii dyrektorzy, kierownicy, specjaliści 36% na Koalicję Obywatelską, 21% na PiS. No to to jest wyraźny wzór. To nigdy nie jest tak w procesach społecznych, by wszyscy członkowie jakiejś kategorii mieli podobne preferencje. Mimo to mówimy o klasowych wzorach głosowania. Ogólnie to też jest nawet taki indeks Alforda, który to mierzy. Czyli ja nie znajduję w tych wynikach uzasadnienia dla tezy, że PiS odbudował swoje poparcie w tych klasach, znaczy powiedzmy średniej czy średniej wyższej, gdyby tak do amerykańskich. Oczywiście w klasie ludowej to poparcie jest wyższe dla PiS-u, ale jak patrzymy według kategorii wykształcenia, bo to też no, taką możliwość mamy według tego kryterium, znaczy w zmiennych w tym badaniu, to 33,5% wyborców z wykształceniem wyższym licencjatem głosowało na Koalicję Obywatelską, a na PiS 23%. No w innych kategoriach, w tych z niższym wykształceniem, PiS dominuje bardzo wyraźnie. Czyli te wybory pokazują trwałość, względna stabilność klasowych wzorów zachowań preferencji, które niektórzy badacze już pożegnali. To według takich bardzo prostych kryteriów, gdzie zawód jest podstawowym czynnikiem uklasowiającym. Ja oczywiście nie mam dostępu, to jest bardzo pilnie, do dokładnego rozkładu marginesów liczebności, dlatego pewne nie bardzo wiadomo, jak duże to są kategorie w sensie liczebności. To są pewne takie, trzeba zachować pewną ostrożność, ale kilkupunktowe nawet różnice nie zmienią tego obrazu, że jednak wcale nie jest tak, by ta ekspansja PiS-u dotyczyła wszystkich grup. I tyle w tym. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do takich bardziej już politycznych być może, czy publicystycznych analiz. I chciałem się właściwie z tym samym pytaniem o zwycięzców i przegranych zwrócić do redaktor Magdaleny Krzyżanowicz i poprosić taką perspektywę osoby, która opisywała tę kampanię, która obserwowała jej dynamikę zarówno pod względem wydarzeń, postaci, bohaterów, jak i retoryki i przekazu politycznego. Więc jeśli mógłbym poprosić o właśnie taki komentarz. Myślę, że tutaj byłam troszkę zaskoczona, szczerze mówiąc, tą oceną pana profesora, bo myślałam, że w związku z tym moja taka bardziej publicystyczna, bardziej dziennikarska ocena będzie inna, ale w zasadzie
niestety z oryginalnością dzisiaj. Zdecydowanie z punktu widzenia osoby, która przyjmuje te, czy widzi, obserwuje i opisuje te emocje, które towarzyszyły, zwłaszcza jeżeli chodzi o wieczór wyborczy, to był taki moment, no to też pamiętamy przecież, że wieczór wyborczy absolutnie zdominowała kwestia dużych miast. Chociażby to, że Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze. Kiedy myśmy w redakcji wspólnie oglądali ten wieczór wyborczy, to właściwie te napływające później informacje o tym, że w sejmikach wygrał PiS i że to nie jest takie jednoznaczne, były dla nas jakieś takie wybijające, dlatego że to duże miasta, w ogóle miasta, bo nie tylko duże, jak pamiętamy, na 107 miast prezydenckich, PiS ma tylko 5 lub 6, w zależności od tego, jak to interpretujemy, prezydentów. I rzeczywiście ta euforia tej grupy antypisowskiej, tego elektoratu antypisowskiego była bardzo, bardzo poważna, bardzo, bardzo widoczna, bardzo taka odczuwalna. I wydaje mi się, że to między innymi doprowadziło do takiej sytuacji, że mimo tego, że procentowo PiS wygrał w sejmikach, trochę, jeżeli by porównywać rzeczywiście do wyborów samorządowych, przepraszam, parlamentarnych, no to miał trochę mniej, tak, no to było 34%, i więc to była ta jakby niższa, te oczekiwania PiS-u były wyższe, jeżeli chodzi o to, no to rzeczywiście te duże miasta absolutnie tutaj to zdominowały. Szczególnie myślę wynik Rafała Trzaskowskiego. No bo to była taka absolutnie tuż przed wyborami, powiedzmy te 2-3 dni, absolutnie nikt się tego nie spodziewał, że Rafał Trzaskowski wygra już w pierwszej turze. Więc to jest jakby taka polityczna pierwsza refleksja. Co oczywiście też wśród i naszych czytelników i tych właśnie środowisk zdecydowanie antypisowskich wzbudziło taką bardzo dużą nadzieję na to, że PiS można pokonać i że być może będzie można go pokonać w najbliższych wyborach parlamentarnych, czyli już za rok. Więc to jest taka dominująca, powiedziałabym, emocja, którą w grupach antypisowskich dostrzegamy. Potem po wieczorze wyborczym zaczęło to troszkę spadać, bo zaczęły napływać kolejne wyniki. Natomiast potem znowu była ciekawa sytuacja z 4 listopada, czyli z drugą turą, bo się nagle okazało, że mimo tego, że PiS procentowo wygrał i Jarosław Kaczyński musiał jednocześnie wyjść w sposób taki zdecydowany przypomnieć, tak, wygraliśmy, pamiętajcie, że wygraliśmy te wybory, to było też konieczne, co też pokazuje, to powiedzenie było konieczne, to też pokazuje jakby taką niepewność tego zwycięstwa, no to jednocześnie te 2 tygodnie między pierwszą a drugą turą, kiedy PiS mógł jeszcze coś odrobić przez ten czas, mógł te kilka miast odbić, zwłaszcza, że kandydaci, to była też ciekawa sytuacja, kandydaci PiS w niektórych z tych miast, które miały drugą turę, wygrali w pierwszej turze, a potem przegrali. Więc to jest też ciekawa sytuacja i PiS mógł to odrobić, ale nie odrobił. I na przykład w przypadku Krakowa to było ciekawe, że widać było, że absolutnie Małgorzata Wasserman odpuściła sobie tą drugą turę. W kilku miastach było to widać. Duże siły zostały przerzucone na Radom na przykład, gdzie do kandydata Skurkiewicza przyjechał i Jarosław Kaczyński, i premier Morawiecki, żeby na konwencji wychwalać kandydata, wiadomo. I to były bardzo poważne siły, bo nie do wszystkich przyjeżdża prezes Kaczyński. I to także się nie udało, także w Radomiu Skurkiewicz przegrał. Więc to jest taka druga rzecz. Trzecia rzecz, którą myśmy analizowali, która była bardzo jakoś istotna w różnych analizach, to była kwestia młodych.
To znaczy ta też powtarzająca się kwestia, bardzo, bardzo, bardzo niska frekwencja ludzi młodych, tych najmłodszych od 18 do 29 roku życia. Ta frekwencja wynosiła 37% w tej grupie. Myśmy poprosili naszych czytelników, napisaliśmy taki tekst właśnie o wyborach młodych. Oczywiście są to wybory bardziej prawicowe, to znaczy w takim znaczeniu, że wśród tych osób część osób głosowała, większa część głosowała na czy na Korwina, czy na Kukiza. Nie, że większość, ale większa część niż w innych grupach. Tam też wygrał PiS, ale nieznacznie w tej grupie. Poprosiliśmy młodych ludzi, żeby przesyłali nam swoje refleksje po tych wyborach. Tych osób, które poszły na wybory, pytaliśmy, dlaczego poszły na wybory, żeby nam to opowiedział. I oczywiście to w żaden sposób nie można tutaj tych odpowiedzi traktować jakoś socjologicznie, bo to była mała grupa i wiadomo też jakaś bańka. Nie jest to grupa reprezentatywna. Natomiast te odpowiedzi były bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten oś konfliktu PiS-antyPiS. To znaczy ewidentnie z tych odpowiedzi wynikało, że młodzi ludzie mają dosyć i nie podoba im się ten podział, ten konflikt. Próbują jakoś z niego wyjść. Część z nich nie głosowała w ogóle, to znaczy ci, którzy nam przysyłali odpowiedzi, akurat głosowali, ale opowiedzieli o swoich znajomych, że część ludzi nie głosowała w ogóle właśnie ze względu na ten podział, który wydawał im się nie do przejścia. Duża część osób nie zagłosowała w ogóle na żadną z tych partii. Dosyć wysoki był wynik, jak na młodych, dosyć wysoki był wynik PSL-u też w tej grupie. Część z tych młodych ludzi mówiła nam, że owszem, zagłosowała na przykład na Koalicję Obywatelską, ale tylko i wyłącznie dlatego, że no, wybierając według nich mniejsze zło. Więc to był jakiś problem, który nam się zarysował, to znaczy, że rzeczywiście ta frekwencja wśród młodych ludzi w każdych wyborach jest problemem, no ale 37% to wydało nam się naprawdę, naprawdę bardzo mało. I to jest jakaś taka też na przyszłość pytanie, w jaki sposób adresować swoje działania, w jaki sposób adresować swoje działania do młodych ludzi, żeby w jakikolwiek sposób uznali, że są to ich wybory, w których w jakikolwiek sposób mogą o czymś zadecydować. No i jeszcze jedna kwestia, którą rozważaliśmy, to była kwestia udziału kobiet w wyborach. Bo tak, oczywiście jeżeli chodzi o listy kandydatki do rad sejmików, tutaj ten procent nie był taki mały, ale to dlatego, że jest taki obowiązek, tak? Jest ten, powiedzmy, parytet. Natomiast jeżeli chodzi o kandydatki w wyborach na Wiecinie, na prezydentki, jest to tylko 18%, a jednocześnie frekwencja wśród kobiet była minimalnie, co prawda, ale jednak troszkę wyższa. To znaczy, że kobiety, jakby, że to zainteresowanie wyborami wśród kobiet jest, powiedzmy, odrobinę wyższe, natomiast ciągle tych kandydatów jest bardzo mało. Bardzo ciekawy wynik, wyszedł też, to są też dane PKW, jeżeli chodzi o kandydatki właśnie na Wiecinie prezydentki i burmistrzynie, jeżeli chodzi o kobiety w wieku 18-29 lat, to znaczy w tej grupie kandydatów 18-29 lat kobiety stanowiły 5%, a mężczyźni 95%, więc to jest rzeczywiście, to pokazuje jak dyskryminacja kobiet też w tej warstwie, szczególnie kobiet młodych. Ta dyskryminacja wraca znowu, jeżeli chodzi o kobiety 60+, które w wieku 60 lat i więcej. Również tam, z tego co pamiętam, prawie 90% to byli mężczyźni, w tej grupie kobiety 10% czy 12%. Więc to jest, a jednocześnie też to znowu jest jakieś takie mało pewnie reprezentatywne
punktu widzenia socjologii, ale ciekawe zjawisko, że rzeczywiście bardzo dużo dostawaliśmy informacji o tym, że kobiety właśnie że pojawiło się bardzo dużo kandydatek, że coraz więcej kobiet rzeczywiście kandyduje do rad i do sejmików. I było takie, ja miałam takie poczucie, że jest takie pospolite ruszenie, jeżeli chodzi o kandydujące kobiety. Tak jak mówię, jest to pewnie jakoś tam związane z tą bańką. Nie wiem, jak to jest reprezentatywne, jeżeli chodzi o całą Polskę. No i to właściwie tyle. Bardzo dziękuję. To jeszcze wrócimy w drugiej rundzie. Ja teraz chciałem też z pytaniem o wyniki wyborów samorządowych zwrócić się do Tomasza Sobczuka, ale także poprosić o jedną konkretną odpowiedź, to znaczy w tych wyborach także po raz pierwszy wystartował nowy byt polityczny, czyli Koalicja Obywatelska. I jeśli mógłbyś swoje nadzieje także uwzględnić ocenę, na ile to się okazał skuteczny wehikuł wyborczy właśnie tego typu koalicja środowisk liberalnych, centroprawicowych. Dziękuję. Więc mnie się wydaje tak, że żeby ocenić, kto odniósł sukces, a kto nie odniósł sukcesu w tych wyborach, trzeba najpierw się zastanowić nad tym, o jaką kto grał stawkę. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to wydaje się, że mogły być tutaj dwa zasadnicze scenariusze. Albo kontynuowany byłby ten blitzkrieg, który od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło taki marsz przez państwo i zdobywanie kolejnych jego instytucji i opanowywanie kolejnych sfer życia społecznego. I tutaj samorządy mogłyby być czymś takim, czymś nowym elementem, który minister do tej pory był stosunkowo słabszy. Albo w drugim scenariuszu mogło być tak, że ten blitzkrieg nie będzie szedł tak świetnie i nastąpi pewne spowolnienie. No i oczywiście on nie poszedł aż tak świetnie, żeby można było powiedzieć o jednoznacznym, wszechogarniającym sukcesie, zwycięstwie we wszystkich województwach, samodzielnych większościach, chociaż w 6 województwach pamiętajmy, że są, że jest to samodzielna większość. Ale nie jest takie wrażenie, że to jest ogarnianie całego państwa. I stąd może być wrażenie, że PiS w jakiś sposób nie do końca może odnieść w tych wyborach sukces. To jest jeden plan. Mnie się wydaje, że ten plan jest mniej istotny, dlatego że sam model rządzenia, który przyjął PiS i oczekiwania, które wytworzył wobec władzy, którą sprawuje, powodowało z góry, że taki moment tego spowolnienia będzie musiał nastąpić. Władza PiS-u się opierała na dwóch, czy model władzy PiS-u opierał się na dwóch zasadniczych filarach. Z jednej strony właśnie na koncentracji władzy w rękach partii, z drugiej strony na radykalizowaniu konfliktu politycznego w momencie, kiedy następował opór wobec tej koncentracji. No i po prostu to jest taki model, który ma swoje naturalne ograniczenia. Kiedy powstanie odpowiednia liczba konfliktów, nie da się ich już prowadzić bez pewnych kosztów. Po zawłaszczeniu dużej części państwa nie da się już z równą szybkością zawłaszczać kolejnych, bo po prostu nie tak dużo zostało już do zawłaszczenia. No i stąd też takie wrażenie, że polityka PiS-u w ostatnich tygodniach czy miesiącach jest taka trochę bardziej zagubiona czy chaotyczna, więc nie do końca potrafi się odnaleźć w takiej sytuacji, kiedy to wszystko nie idzie jak po maśle. I ten plan, jak mi się wydaje, jest mniej istotny, bo można się było już domyślać, że taki właśnie moment nastąpi rok czy dwa lata. Bardziej istotne jednak, tutaj się nie zgodzę z profesorem Raciborskim, wydaje mi się, ten plan porównawczy z 2014 rokiem. I z tego punktu widzenia PiS odniósł oczywiście duży sukces. To znaczy mamy znaczne zwiększenie udziału na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. PiS oczywiście ma mniejszą zdolność koalicyjną niż Koalicja Obywatelska, ale jak już słyszymy, następują pierwsze próby przeciągania poszczególnych samorządowców do czy kuszenia ich jakimiś stanowiskami, czy być może ofertami pracy do PiS-u. Korupcja. Możemy oczywiście nazwać to wprost korupcją polityczną, no ale następują już takie próby, zobaczymy na ile one się powiodą. No, w każdym razie, jeśli porównać chociażby w sejmikach w poszczególnych województwach teraz i 4 lata temu, no to oczywiście najwięcej stracił PSL, bo mamy tak, powiedzmy, średnio gdzieś tam po 6-7 mandatów mniej ma PSL w województwach. Koalicja Obywatelska, czy no, w porównaniu z Platformą sprzed 4 lat,
zyskała, powiedzmy, 1, 2 do 3 mandatów w poszczególnych województwach, PiS zyskał 4, 5, 6. I dzięki właśnie temu PiS może obecnie sprawować władzę samodzielnie w 6 województwach. Jeśli zobaczymy, z jakiego poziomu to wzrasta, to oczywiście nawet jeśli odejmiemy ten, czy weźmiemy pod uwagę, że wynik PSL 4 lata temu był zawyżony, więc część tych głosów, które wtedy poszły na PSL, być może poszłaby na PiS, więc ta zmiana nie jest aż tak radykalna, jak wówczas, gdyby nie było tego, nie było tej pierwszej strony dla PSL-u, no to i tak niewątpliwie PiS po prostu zwiększa swój stan posiadania. Jeśli zobaczymy, spojrzymy na walkę o władzę w kategoriach takiego właśnie procesu, w którym PiS próbuje to państwo zdominować jego instytucje krok po kroku, no to jest to niewątpliwie kolejny krok do tego, aby tak się stało. Teraz podaje się jako kontrprzykład kwestię tych miast, gdzie rzeczywiście PiS poniósł dużą porażkę. Zwróciłbym jednak uwagę, że to, że PiS poniósł tą porażkę, to nie od razu oznacza, że Koalicja Obywatelska odniosła tam zwycięstwo, bo w wielu bardzo przypadkach jest tak, że albo wygrali tam kandydaci, którzy nie byli oryginalnymi kandydatami Koalicji Obywatelskiej, albo wieloletni prezydenci, którzy mieli po prostu z tego tytułu bonus, bo jak wiadomo, w Polsce, jeśli się raz wygra wybory na prezydenta miasta, to się już prawie odbywa do końca życia. No więc trudno powiedzieć, że jest to jakiś konkretny sukces Koalicji Obywatelskiej akurat związany z tymi, z jakąś niezwykłą mobilizacją. Taka mobilizacja niewątpliwie była w miastach, ale jeśli się spojrzy na to, w których województwach była najwyższa frekwencja i która partia wygrała tam wybory, no to w kilku województwach spośród tam chyba 5 czy 6 województw, w których była najwyższa frekwencja, jeśli dobrze pamiętam, Koalicja Obywatelska wygrała w 2, a PiS wygrał w pozostałych. W Wielkopolsce i chyba na Pomorzu wygrała Koalicja Obywatelska, zdaje się, że w pierwszej szóstki wydaje mi się, że pozostałych 4 wygrało PiS. Więc to też nie jest do końca tak, że ta mobilizacja jednoznacznie przekładała się tylko i wyłącznie na dobre wyniki Koalicji Obywatelskiej. Teraz pytanie o to, czy to jest dobrze, że Platforma z Nowoczesną wystąpiły na wspólnych listach, to oczywiście jest jedyne sensowne rozwiązanie. To znaczy, to by było zupełnie absurdalne, gdyby Platforma i Nowoczesna startowała oddzielnie. Tak jak powinien istnieć również drugi blok lewicowy, który by skomasował głosy, co też chyba nie jest specjalnym odkryciem wszystkich komitetów, które się identyfikowały z lewicą i który by pozwolił jakkolwiek tej lewicy istnieć. To pytanie o to, jak się przełoży na wybory parlamentarne, jak rozumiem, to zostawiamy się na drugą turę. To teraz chciałem Michała Sutowskiego poprosić o Twoją ocenę, Twoją interpretację tych wyników. I no nie mogę też nie dodać takiego pytania dodatkowego dotyczącego, znaczy dodatkowego, ale chciałbym, żebyś to zaakceptował, czy kwestia lewicy, ponieważ te wybory przez wielu komentatorki zostały określone jako porażka w środowisku lewicowych, natomiast w krytyce politycznej ukazał się tekst Maćka Kuli, który stwierdził, że te wybory jednak były zwycięstwem lewicy, więc chciałem się zapytać Ciebie jako lewicowego publicysta, czy czujesz się przegrany, czy wygrany? Dziękuję. Ostatnio bardzo na lajkach i czytelnicy zależy, w związku z czym publikujemy teksty z prowokacyjnymi tytułami, bo oczywiście zupełnie poważnie twierdząc, traktowanie tych wyborów jako zwycięstwa lewicy no jest, byłoby, no dość, świadczyło dość o odważnym diagnozowaniu rzeczywistości. Najpierw co do tego, kto wygrał, kto przegrał. Wydaje mi się, że bardzo kluczowy ten wątek, który Tomasz Sawczuk poruszył, to znaczy zdolności koalicyjnej, moim zdaniem jest bardzo kluczowy, dlatego że zwłaszcza w Sejmie, ale nie tylko, także na innych poziomach, zdolność koalicyjna jest kluczowa dla wysokości zwrotu z uzyskanych głosów, czy przełożenia głosów na mandaty. I w przypadku kiedyś Platformy Obywatelskiej, obecnej Koalicji Obywatelskiej, ten zwrot jest stosunkowo wysoki i zawsze był. Natomiast w przypadku PiS-u nieodmiennie ten zwrot jest bardzo niski. To znaczy, tutaj to zestawienie z 2010, 2014, 2018 jest bardzo, bardzo charakterystyczne. I no, zwróćmy uwagę, że oczywiście ten ogólny impet jednak obozu władzy, który przełożył się na samodzielną większość 6 sejmikach, to jest niewątpliwie do zaliczenia na konto, to jest element sukcesu istotnego Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach.
Ale już fakt, że są w stanie zbudować koalicję tylko w jednym województwie, jest to, mówmy się, koalicja rynkowo-transakcyjna. To znaczy koalicja w Dolnośląskim z bezpartyjnymi samorządowcami jest koalicją pewną przez rok, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości posiada tutaj niesłychanie mocną dźwignię w postaci kontroli nad, instrumentów regulacyjnych sektora miedziowego, od którego zależy rozwój HM-u, który jest ściśle powiązany z liderem, z którym ściśle powiązany jest lider bezpartyjny samorządowców, czyli prezydent Lubin, prawda? Czyli tutaj mamy sytuację, tego nie nazywałbym jeszcze korupcją polityczną, ale nie mówię tutaj o ile zdolności, ze względu na to, że sprawuje władzę centralną PiS-u, no właśnie przeciągania poszczególnych samorządowców, one mogą być całkiem spore, bo dużo do zaopatrzenia i to jest zgadzam się z profesorem Raciłowskim, skrupcja polityczna, niezdolność tradycyjna. No tutaj też mamy do czynienia z sytuacją, w której ten lewar jest po prostu na poziomie władzy centralnej. Ten lewar może się skończyć, jeśli będzie inny wynik wyboru w 2019 roku. Wtedy również dla Śląska może zostać odzyskane dla wtedy już rządzącej formacji w jakimś układzie z udziałem koalicji obywatelskiej. Czyli ten brak zdolności koalicyjnej wydaje mi się kluczowym czynnikiem i jednym z tych z tych elementów wyborów, które gdzieś tam powinniśmy zapamiętać i dodatkowo uwagę przemycie. Druga rzecz. Polaryzacja, pojęcie tego plebiscytu wymierzonego do Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to nie jest do końca to samo. Bo ja też wrażenie, że bardziej adekwatne jest pojęcie nie PiS-u niż antypisu, jeśli chodzi o tych, którzy głosowali przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, to znaczy oni głosowali nie na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, faktycznie głosowali na mniejsze zło, ale to mniejsze zło nie jest elementem konstytutywnej tożsamości politycznej, tak jak jest, jak się zdaje, elementem konstytutywnej tożsamości politycznej istotnej części władzy w koalicji obywatelskiej. No ale tych jest 24% na poziomie sejmików. I co jest bardzo istotne, wydaje mi się, że szalenie istotny jest ten wynik w miastach prezydenckich. Mamy 107 miast. I oczywiście wszyscy pamiętamy zgoda. To zresztą charakterystyczne, że kongres oglądaliście wieczór wyborczy mediów nierzeczliwych obozowej władzy, ponieważ to media takie jak Onet czy TVN skupiały się na wielkich miastach. Natomiast ja oglądałem TVN Info i tam o Warszawie to że się... Nic nie było, jakiego nie było. Cały czas minęłeś, miałem powiedzieć, że oglądaliśmy wszyscy. Okej, ale ja pamiętam, że w TVP Info to z kolei o wielkich miastach właśnie, niczego w Warszawie nie można się mówić przez 25 minut niemalże dowiedzieć. A potem było połączenie z Katarzyną Kołodziejską na lepszy wynik, bo pokonał Jarosława Wałęsę, ten większy sukces. Ale zupełnie serio mówiąc, to, że 107 miast, po drugiej turze 28 jest zajęte przez Koalicję Obywatelską, to rzeczywiście pokazuje, że nam te wielkie miasta, wielkie metropolie no jednak przesłoniły kwestie w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości w miastach w ogóle. Znaczy miasta nie chcą Prawa i Sprawiedliwości, ale wcale niekoniecznie życzą sobie koalicji obywatelskiej, nawet jeśli koalicja obywatelska z braku lepszego wyjścia kandydatów niezależnych następnie popiera. Także wydaje mi się, że ten odruch sprzeciwu czy niechęci wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości, on bynajmniej nie przekłada się automatycznie na dobry prognostyk sukcesu koalicji obywatelskiej w przyszłości. Dlatego ja bym nie zrównywał czy nie utożsamiał pojęcia tych są plebiscytu, bo to było niewątpliwie w miastach były plebiscyta przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To jest kategorią polaryzacji, bo polaryzacja jednak zakłada, że są dwa po prostu silne obozy polityczne, tak, które ze sobą się ścierają. W moim przekonaniu mamy jeden obóz i resztę świata, jeśli chodzi o miasta w Polsce. Teraz chciałem powiedzieć, ale dobrze, może powiem o lewicy. No, jakimś minimalnie optymistycznym prognostykiem dla lewicy jest właśnie ta liczba 28 na 107. Znaczy Koalicja Obywatelska nie wyczerpuje aspiracji wyborczych obywateli miejskich, nie tylko wielkomiejskich.
Ale jest jeszcze drugi taki wskaźnik, na który moim zdaniem troszeczkę mniej zwracana uwaga. To jest porównanie, zestawienie wysokości frekwencji poszczególnych województw. To jest bardzo charakterystyczne. W województwach Polski Zachodniej, Polski Północnej, Polski Zachodniej i Południowo-Zachodniej, generalnie w województwach niepisowskich, po części, nie w całości, ale po części pokrywających się z tak zwanymi ziemiami zachodnimi, czyli w województwach, w których generalnie w mniejszym stopniu głosuje się na PiS. Nie dotyczy to tylko wielkich miast, ale również prowincji, bo tam w powiatach wygrywa Polskie Stronnictwo Ludowe, więc nie ma tego ostrego przeciwstawienia miasto i otoczenie, które ma miejsce w Polsce Wschodniej. Ta frekwencja była istotnie czy zauważalnie niższa od frekwencji przeciętnej w kraju, nie wspominając od województw, w których była ona najwyższa. No jeśli po Polsce mamy tu niżej 50%. To zawsze Polskie jest to w ogóle nie klasyka, że to jest województwo o bardzo niskiej frekwencji i w części płynie to ze statystyk badniowych oraz z wielkiej imigracji. Tak jest. Większość mieszkańców, to znaczy duża liczba mieszkańców opolszczyzny mieszka w Niemczech. Ale w zachodniej Pomorskim Wielkopolskim też jest frekwencja jest również poniżej średniej krajowej. Panie Michale, te różnice frekwencyjne są wyjątkowo w tych wyborach nikłe. Gdyby pan porównał systematycznie, różnice w dawnych wyborach były daleko większe. Oto mamy, znaczy ta teza się od razu ma przed sobą wyniki, nie broni. Ładna bardzo frekwencja wielkopolskie, 56% i sukces względny antypis, nawet duży sukces. Województwo zachodniopomorskie 52,2, to w tak masowych. Nawet to opolskie 48, to jest wyjątkowo wysoka frekwencja opolskiego. Pamiętajcie Państwo, że w wyborach parlamentarnych 2015 frekwencja była 50 z małym hakiem. Zgoda, ale chodzi o to, że jeśli na tle średniej krajowej frekwencji, frekwencja województwa niepisowskiej, najogólniej rzecz biorąc, jest o kilka procent niższa, to znaczy, że istnieje pewien potencjał mobilizacyjny dla wyborcy niepisowskiego, który to potencjał mobilizacyjny w moim przekonaniu jest niewielki po stronie Koalicji Obywatelskiej. To znaczy w moim przekonaniu ani Grzegorz Schetyna, ani Donald Tusk, to jest oczywiście spekulacja i jak mawiał pewien amerykański baseballista, prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość, ale że to są te miejsca, w których Koalicja Obywatelska raczej nie może liczyć na wielki przyrost mobilizacji wyborców przeciwko PiS-owi. Być może jest to szansa dla kandydatów lewicy, czy kandydatów takich sił, którzy nie odwołują się bardzo jednoznacznie do tożsamości wielkomiejskiej. Bo to, co wydaje mi się interesujące w tych regionach właśnie Polski Zachodniej czy Polski Północnej, to jest to, że to przeciwstawienie duże miasto i otoczenie nie jest takie ostre, ono jest rozmazane. Znaczy, miasta nie są liberalnymi wyspami na konserwatywnym morzu, tylko to otoczenie, czy to prowincja, tak, czy ta Polska powiatowa w tamtych regionach po prostu wygląda zupełnie inaczej i stanowi pewien zasób, który może zostać wykorzystany przez inne siły niż czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy to Koalicja Obywatelska. Dziękuję. I zanim Państwa zaproszę do dyskusji, to chciałem jeszcze Państwa, prelegentów, zapytać o scenariusze na przyszłość. Prosiłbym o takie skondensowane wypowiedzi. Chciałbym zacząć od profesora Raciborskiego, który jest znanym ekspertem między innymi od przepływów elektoratów. Jaka lekcja płynie z tych wyborów samorządowych, gdzie trafią rezerwy poszczególnych partii, jeśli chodzi o przepływ elektoratów? Dobrze, ale wcześniej odnoszę się do tezy nie PiS i antypiS, znaczy, że to jest istotne rozróżnienie, bardzo to subtelne rozróżnienie. Ja nie jestem przekonany do tego rozróżnienia. Otóż jeśli nie PiS, gdyby to była jakaś kategoria socjologiczna, czyli że motywacją jest byle nie na PiS, nieważne, nic nie łączy, ale proszę zwrócić Państwu uwagę, że wyjątkowo w tych wyborach te partie, jak znaczy PO, SLD,
PSL wyraźnie zajęły właśnie antypisowską pozycję. Właśnie SLD skądinąd bardzo pryncypialnie. Czyli jest uzasadnione twierdzenie, że to byli wszyscy mobilizowani przeciwko PiS-owi. To nie jest taki nie PiS na zasadzie, że już zupełnie nie ma mu na kogo. Znaczy to prawda, że tak głosowanie na ten antypis, czy nawet na koalicję obywatelską, to często głosowanie z przymusu, takie przez taki trochę gwałt na sobie samym. I to widać w tych trochę przepływach elektoratów. Ja Państwu przedstawię z krótkim komentarzem, że skąd napłynęli wyborcy do tych głównych sił politycznych wyborów samorządowych, jak odpłynęły z wyborów sejmowych. To jest dosyć ważny typ analizy, te wzory przypływu, przepływów i odpływów, bo pokazuje z jednej strony takie osie konkurencyjności, z drugiej strony pewne szanse, pewne bliskości elektoratów. Jeśli jak zobaczycie przypływy do niektórych formacji były duże z innej, to świadczy o pewnych szansach na przyszłość, na powtórzenie tego wzoru. No i teraz najpierw wzory odpływu w stosunku do wyborów sejmowych. Co się stało z wyborcami PiS, PO, PSL i Lewicy z wyborów parlamentarnych? Tutaj przy Lewicy, no to zastrzeżenie, że ta grupa w exit poll nie jest duża, ten błąd tutaj może być spory. Ale w sumie to jest tak duże badanie, na tak wielkiej próbie, że te wzory znajdują potwierdzenie też w twardych wynikach, jak patrzymy, porównujemy z danymi PKW, znaczy co oczywiście nie daje się tak prosto porównywać, bo to są inne typy informacji zmiennych. A więc tak, wyborcy PiS z 2015 roku, o ile poszli do wyboru, bo to trzeba też stale o tym pamiętać, że część się demobilizuje, część z różnych innych powodów nie uczestniczy, oddali 10% głosów na PSL, 4% na KOB, bardzo mały przepływ w kierunku tego Komitetu Koalicji Obywatelskiej, 74% na PiS. To znaczny wskaźnik wierności. Wyborcy PO, którzy poszli do wyborów samorządowych, 6,5% na bezpartyjnych samorządowców, 15% na PSL, to duże wsparcie, 59% na Koalicję Obywatelską. Porównując 74%, znacznie niższy wskaźnik wierności. 6,5% na SLD, na Zjednoczoną Lewicę i 4% na PiS. To ze strony PO. Natomiast ze strony PSL, co zrobili wyborcy PSL z 2015 roku? Na PSL powtórzyło 78%, to duży wskaźnik wierności, na KOP 6%, SLD 4%, PiS 5%. Nikłe przepływy między tymi dwoma partiami konkurencyjnymi na wsi. Lewica, znaczy Zjednoczona Lewica jak w tych wyborach. 13% na PSL, 17,5% na KOP, 53% na SLD, czyli Lewica razem i na 3% PiS, czyli opozycyjność wobec PiS-u jest wyraźna. Ale proszę Państwa, to są jakby wzory odpływu. A teraz skąd się wzięli? Tu będzie pewien ciekawy wynik. Te struktury elektoratu poszczególnych sił politycznych w wyborach sejmikowych, skąd oni wzięli tych wyborców? Czyli tutaj procentowanie jest jakby po kolumnach. Zaczynamy od PiS-u. PiS 82,4% to są wyborcy PiS-u z 2015 roku. Praktycznie zostali stabilni. Duża wierność, ale
ale to jest ci sami wyborcy, nie ma nowych. Z PO pozyskali 3 i 4, od Kukiza 1 i 7, z PSL-u 0,6, od niegłosujących 4,5 i od tych, co mówią, że nie pamiętają, jak głosowali 6%. Zobaczycie zaraz, jak różne są te wzory, te struktury innych. Natomiast Koalicja Obywatelska od PiS-u ma 5,4, od PO 70%, czyli mniej, porównanie z 80, od Razem 1,2, od PSL-u 0,9, bo PSL, tutaj stale trzeba pamiętać, miał bardzo słaby wynik w wyborach sejmowych, stąd nie mógł zasilić. Od Lewicy 1,9, od Nowoczesnej 5,1, od niegłosujących 6,2, od nie pamiętam 6. Znaczy w sumie nieco struktura jest taka, jakby przyłączył pewien element przyłączania. Natomiast PSL Państwa najbardziej zdziwi, ale to jednak łatwo wyjaśnić. Od PiS-u 22% wyborców PSL-u w sejmikowych wyborach, od PO 27%, od PSL-u, ten stary wielki elektorat, to ledwie 18% wyborców sejmikowych, ale dlatego, że teraz na PSL mimo wszystko głosowało 1 800 000, a w wyborach sejmowych niecałe 800 tysięcy. To mimo, że oni byli bardzo wierni, to daje niewielki wkład. Ale ważne są przypływy. Nie głosował 9%, nie pamiętam 14%. Czyli, natomiast Lewica Razem w kierunku PiS, znaczy Lewica Razem od PiS ma 9%, od PO 34%, czyli to jest jakby, istnieją tu przepływy, od Lewicy 25% w tej strukturze znaczyło, czyli mniej niż odzyskani wyborcy od PO. Zwróćcie Państwo uwagę, ten wynik nie głosował 8% i nie pamiętam 10%. Te wyniki, ta struktura w przypadku Lewicy Razem, trzeba pamiętać o tej wielkości, ale jest dość optymistyczna, bo widać pewną siłę przyciągania w stosunku do dawnych wyborców PO, czyli część się nie mogła przekonać tych, co odpłynęli do głosowania na PO. Czyli natomiast Lewica ma mniej wiernych wyborców niż PiS, PSL, a nawet PO. Czyli to jest, nie wiem jaka jest liczebność tej dokładnie, ale to są sygnały, że istnieje, taki, można powiedzieć, potencjał przepływów w ramach tego antypisu w kierunku jakichś formacji wyłonionych w obrębie tego bloku. Czyli najważniejsze jest, aby z punktu widzenia projektowania przyszłych wyborów parlamentarnych, aby utrzymać jakiś sposób antypis, który wydaje się właśnie bytem socjologicznym. Znaczy te przepływy i napływy, te wzory potwierdzają moją wcześniejszą tezę, że to nie jest tylko nie PiS, bo gdyby to był nie PiS, to nie byłoby takich wyraźnych blokad, jakby przepływu w kierunku PiS. To nie byłoby tak, że cały PiS to jest 85% dawni wyborcy, a nie ma nowych. Dziękuję. I pytanie do pani redaktor Chrzanowicz o tą przyszłość. Jakie właśnie z perspektywy analizy tej retoryki towarzyszącej kampanii samorządowej, jakie osie podziału mogą pozycjonować polską scenę partyjną? Na pewno ten konflikt, to oczywiste, ten konflikt PiS, antypiS czy nie PiS, jak go nazwiemy, ale tutaj bym się przychylała, że to jest jednak antypiS, będzie się, jak się wydaje, pogłębiać. To znaczy, że ten konflikt będzie cały czas widoczny bardzo, bardzo wyraźnie przez ten cały czas i w czasie wyborów do Europarlamentu i później jeszcze bardziej przed wyborami do parlamentarnymi. To jest, trudno powiedzieć,
powiedzieć, czy to jest optymistyczne, czy nie. Na pewno to zdominuje, tę kampanię wyborczą. Sądzę, że z takim, jeżeli chodzi o taką retorykę, która będzie tutaj dominować, myślę, że ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, czy to będzie Koalicja Obywatelska, czy to będzie Platforma Obywatelska, bo ja wydaje mi się, że trwałość tej koalicji jest dosyć raczej... Nie wiem, czy to będzie trwała koalicja. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tam podziały są też bardzo duże i że to było rzeczywiście praktyczne i rozsądne, żeby się zjednoczyć przed tymi wyborami. Nie wiem, czy to się uda, bo pamiętacie Państwo, że wcześniej te spory trwały bardzo długo i nie we wszystkich miejscach zresztą udało się wypracować wspólnego kandydata. Takim miejscem było, akurat to była głośna sprawa, dlatego to przypominam, takim miejscem było Legionowo. Prezydent Smogorzewski z jego antykobiecymi, seksistowskimi komentarzami. Tam, jak się okazało, Nowoczesna nie popierała tego kandydata wcześniej, więc nie wszędzie udało się nawet wypracować ten kompromis tych wspólnych kandydatów. Natomiast na pewno główną rzeczą, która będzie dominować w najbliższych kampaniach, to będzie kwestia polexitu. To jest rzecz, która się udała Koalicji Obywatelskiej, oczywiście ze znacznym wsparciem PiS-u, to znaczy, że PiS się sam dokumentnie podłożył, jeżeli chodzi o to, to znaczy ten dokument Ziobry kilka tygodni przed wyborami, później niezręczne próby ministra Czaputowicza, żeby jakoś z tego najpierw krytyka, potem jednak przyznanie racji, więc to będzie kwestia, która się koalicji udała, umiejętnie wykorzystała ten strach przed polexitem. To na pewno będzie bardzo ważna kwestia w czasie kampanii wyborczej. Jeżeli przeanalizujemy sondaże partyjne, sondaże do wyborów parlamentarnych z ostatnich 3 lat, po wyborach 2015 roku, to zobaczymy, że jedyne momenty, kiedy PiS-owi drgnęło w dół, jak wiemy, te sondaże pokazują cały czas dużą przewagę PiS-u, to jedyne momenty, kiedy te sondaże drgnęły w dół, to były momenty związane z jakimiś aferami międzynarodowymi. Pierwsza to była kwestia wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej. Czyli to był marzec 2017, wtedy PiS-owi drgnęło w dół. Drugi moment to była ta niesławna ustawa, tak zwana ustawa o IPN, po początek tego roku. I to były dwa momenty, kiedy PiS-owi nagle zjechało, oczywiście nie bardzo, bardzo, ale jednak te kilka procent wreszcie drgnęło w dół. I potem wróciło na swoje miejsce, kiedy jakby afera się skończyła, że tak wyrażę. Więc ewidentnie widać, że to jest ten że Polakom i Polkom bardzo, bardzo zależy na Europie i na pewno to będzie karta przetargowa. To znaczy PiS będzie chciał udowodnić, że nie jest antyeuropejski, bo wie, że tą kartą grać nie może, że Polacy są bardzo na tym punkcie czuli. Myślę też, ciekawa była kwestia w tej kampanii wyborczej, nie wiem, no, były dyskusje, na ile to wpłynęło na wynik wyborów teraz samorządowych, czyli kwestia tego spotu uchodźczego, antyuchodźczego właściwie, tuż przed wyborami. Trudno powiedzieć, jak to wpłynęło procentowo, nie ma takich badań, natomiast no, rzeczywiście został przyjęty bardzo, bardzo źle. To by wskazywało na to, że tak ostra retoryka, tak no, granie mową nienawiści do tego stopnia, no też już wyborców zniechęciło. Trudno mi jest powiedzieć, czy zniechęciło też wyborców PiS-u ten twardy elektorat, pewnie nie, ale na pewno ta gra na centrum, którą wcześniej PiS próbował, no tutaj tych centrowych ewentualnych wyborców na pewno odstraszyła. Co jeszcze? No jest oczywiście kwestia lewicy w wyborach do Europarlamentu, jak i do wyborów parlamentarnych. Tutaj ewidentnie też z tych wyników, o których mówił pan profesor, wydaje mi się, że widać to miejsce, tak? To znaczy, że te elektoraty, PiS ma swój bardzo twardy elektorat, to też widać po sondażach, bardzo trudno jest go ruszyć. Natomiast jest ewidentnie miejsce dla lewicy, tylko jest pytanie, czy tej lewicy uda się, nie powiem zjednoczyć, bo nie wiem, czy to jest akurat ten sposób,
Natomiast czy uda się przedstawić taki program, w taki sposób zachęcić, żeby ludzie wybrali lewicę? Widać, że jest bardzo duża część, nie wiem czy bardzo duża, ale jest część elektoratu, część Polek i Polaków, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską na zasadzie antypisu, chcieliby głosować na coś innego, być może mają poglądy bardziej lewicowe niż Koalicja Obywatelska, więc ewidentnie widać, że to miejsce na lewicę jest. Kompletnie dla mnie jakby nie jest jasne, jak to się uda, czy taki projekt jest możliwy, już kilka takich projektów mieliśmy, one się nie powiodły do tej pory, nie powiodły się, to znaczy nie przyłożyły się na wyniki w wyborach, więc to jest ciekawe. Oczywiście powstaje partia czy jakieś środowisko na koło Roberta Biedronia. Widać, że wynik jego następczyni w Słupsku, która wygrała już w pierwszej turze, no wskazuje na to, że tam jest cały czas bardzo popularny. Pociągnął swoim nazwiskiem listę do Rady Miasta. Więc no, tu jest pewnie wielkie oczekiwanie ze strony lewicowych wyborców, co wyjdzie z tego projektu. Jest jeszcze do tego, przepraszam, antypisu, tak mi się jedna rzecz przypomniała, że mówimy o właśnie a nie pisie i antypisie. Ja jednak miałam takie poczucie, że ten antypis widać tutaj bardzo ostro. Zresztą przy tej okazji przypomniało mi się to, co powiedział szef kampanii samorządowej PiSu, czyli Tomasz Poręba, który powiedział, że podał jakiś wynik, nie pamiętam dokładnie jaki, w każdym razie powiedział, dla PiS kontra reszta świata wynik jest taki i taki. Czy też ten... 1-0. Podał wynik z sufitu, podał. Ale... Oczywiście, tak. Żadnego znaczenia, ale chodzi mi o tą retorykę, jesteśmy my, jest reszta świata. Więc mi się wydaje, że tak właśnie to może wyglądać w najbliższym roku. Bardzo dziękuję. Poprosiłem Tomasza Sawczuka, który niedawno wydał książkę pod tytułem Nowy Liberalizm, gdzie wskazał, że stawką walki politycznej czy sporu politycznego w Polsce nie powinno być odsunięcie PiS-u od władzy, ale zmierzenie się z przyczynami, które wyniosły PiS do władzy. I czy w tej zbliżającej się kampanii wyborczej widzisz szansę na tego typu formę debaty publicznej, czy też raczej to będzie ten rytualny spór PiS-antypiS? To znaczy, mówiąc bardziej precyzyjnie, to właściwie chodziło mi o to, że jedno zależy od drugiego w pewnej mierze. To znaczy, że żeby odsunąć PiS od władzy, no to nie wystarczy powiedzieć, że się jest antypisem, tylko że trzeba jakoś przynajmniej spróbować zdiagnozować, dlaczego PiS jest popularny, no i jakoś na to odpowiedzieć, bo inaczej pozwala się PiS-owi właśnie czerpać moc z tego, że wykorzystuje jakąś sytuację społeczną, którą może wykorzystywać. Ale mi się wydaje, że taka dyskusja jest raczej w tej chwili no, w dużej mierze kwestią teoretyczną, bo nie bardzo. Ale to po kolei może wrócę do tego, bo tak. Co nam mówią te wyniki wyborów samorządowych w kontekście nadchodzących wyborów europejskich i parlamentarnych? Otóż wydaje mi się, że mówią one przede wszystkim, co PiS musi zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych za rok. Otóż wszystko wskazuje na to, że PiS musi się po prostu trochę uspokoić i zresztą taka chyba też jest diagnoza Jarosława Kaczyńskiego, chociażby wskazuje na to przesunięcie ustawy o repolonizacji mediów po wyborach parlamentarnych. Jeśli rzeczywiście jest tak, że PiS ma dość stały elektorat, że ponad 80% wyborców z poprzednich wyborów głosowało ponownie na PiS, to prawdopodobnie stanie się tak za rok, bo oni przetrwali już właściwie wszystko co najgorsze, to znaczy przejęcie Trybunału, łamanie Konstytucji i tak dalej. Więc nie widać specjalnie co takiego PiS mógłby zrobić, żeby ich teraz jeszcze zranić. Czyli można przyjąć założenie, że PiS, że oni znów zagłosują na PiS. No PiS będzie potrzebował więcej głosów niż tylko ich, no więc będzie potrzebował wyborców bardziej umiarkowanych, więc w tym sensie nie może robić nic bardzo kontrowersyjnego przez najbliższy rok. Czyli musi się pokazać jako właśnie taka znowu odpowiedzialna siła, która
pracuje dla dobra Polaków, a ta opozycja to w sumie nie wiadomo i coś tam oczywiście musi wykorzystywać z tej takiej populistyczno-nacjonalistycznej retoryki, żeby utrzymywać takie wrażenie właśnie podziału do tego, że PiS działa w interesie Polaków, a opozycja działa w interesie, załóżmy, Brukseli. Ale znów musi to robić trochę łagodniej, no bo im więcej będzie mówić o tym, że Bruksela jest zła, tym łatwiej będzie opozycji mówić o tym, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Brukseli. Więc w tym sensie PiS jest tutaj trochę zakiwany i będzie miał z tym problem. Niemniej ogólny kierunek z pewnością to będzie musiało być łagodzenie. Teraz co z tego wynika dla opozycji? No i tutaj mamy problem, bo teraz jeśli spojrzymy na to, jakie były źródła mobilizacji, jeśli mówimy o mobilizacji ludzi, którzy głosowali nie na PiS, no to jeśli one rzeczywiście były takie emocjonalne, w jakim oto sensie, że trzeba bronić Polski przed Prawem i Sprawiedliwością, no to jak się PiS uspokoi, to ta mobilizacja będzie trochę mniejsza. Jeśli zobaczymy na to, że zwróćmy uwagę na to, że również w przypadku Koalicji Obywatelskiej bardzo duża część jej wyborców to byli ci sami wyborcy, którzy wcześniej głosowali na nią. To znaczy, że koalicja nie ma znów jakiegoś takiego nowego źródła, z którego mogłaby wykorzystać i uzyskać więcej głosów niż wcześniej. Jako, że głosy liczymy u nas metodą Donta, no to wiadomo, że wysoki wynik jest... Zdecydowanie. Tak? Głosy przeliczamy na mandat metodą Donta. Liczymy głosy jeden do jednego. No dobrze, to właśnie. To jest bardzo ważne. I ma to pewne konsekwencje do nieporozumień wokół tych formuł wyborczych. Nie, oczywiście, to skrót. Głosy przeliczamy na mandaty metodą Donta, oczywiście. To tutaj powstaje problem, no bo rzeczywiście wygląda na to, znaczy trudno powiedzieć, skąd miałaby się wziąć ta rezerwa, z której Koalicja Obywatelska mogłaby skorzystać po to właśnie, aby zmobilizować wyborców do tego, żeby uzyskać wynik przynajmniej porównywalny z PiS-em. No bo pamiętajmy jednak, że obecnie tam trochę procent głosów jednak brakuje nawet do remisu. Więc w tym kontekście wydaje się, że aby PiS przegrał wybory, gdybym miał teraz obstawiać zakład, to powiedziałbym, że PiS wygra wybory parlamentarne. Kwestią dyskusyjną jest tylko to, czy uzyska większość samodzielną. Tutaj obstawiam, że nie uzyska większości samodzielnej, ale na pewno ważnym elementem tutaj będzie kwestia tego, czy Lewicy uda się wystawić jedną listę. Tutaj z kolei obstawiam, że nie uda się jej wystawić jednej listy i to może być problem. Dochodzi oczywiście kwestia tego, jaką rolę odegra w tym procesie ewentualne nowe ugrupowanie Roberta Biedronia. W idealnej sytuacji byłoby tak, że Biedroń rzeczywiście jeździ po Polsce i mobilizuje bardzo dużą grupę ludzi, a następnie wszyscy na lewicy się mu podporządkowują i grzecznie startują z takich miejsc, jakie on im zaproponuje. Taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Wydaje się, że współpraca będzie musiała wyglądać inaczej, albo będzie musiała polegać na rozbijaniu innych ugrupowań, albo na starcie w koalicji, która będzie trochę trudniejsza i która będzie również w związku z tym nie będzie budzić aż tak entuzjastycznych emocji, które w innym razie mogłaby budzić, aby mobilizować, bo tutaj akurat wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że Biedroń musi jakiś specjalny program zaprezentować, wydaje mi się, że musi raczej robić to, co mniej więcej robi, czyli prezentować pewną emocję w dużo większej mierze, która części ludzi, którzy tego potrzebują, dałaby takie poczucie, że jest możliwe wyjście z pewnego klinczu i że jest możliwe właśnie, jest możliwa jakaś przyszłość, że tak powiem. W 2007 roku, jak Donald Tusk jeździł po Polsce, to właśnie jeździł po tych wszystkich miastach i mówił o tym, że... Jeszcze będzie przepiękny, jeszcze będzie... Dokładnie, że będzie, tak. Potem już powiedział, że to polityka miłości, ale wcześniej mówił o nadziei. To znaczy mówił o tym, że jest możliwa inna Polska. I z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej to oczywiście świetnym pomysłem jest tutaj to, żeby mówić o tym, że Polska może być silna jedynie jako silna w Unii Europejskiej i w związku z tym obracanie się plecami do Brukseli jest niedobre. Tylko że no to jest taki jednozdaniowa formuła, która szybko może stracić na powagi, jak się nagle okazuje, że PiS znowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym, konflikt się załagodzi, że może nawet wykona wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo pewnie będzie musiała albo go jakoś przeturlać, tak żeby go nie zrealizować dopiero po wyborach, albo będzie musiała go wykonać w jakiejś ograniczonej formule, w takiej oto, żeby pozornie został wykonany, ale w praktyce, aby wiele zostało tak, jak było.
No to oczywiście tutaj tak retorycznie rzecz biorąc, taka nadchodząca nowa siła w rodzaju Biedronia będzie miała przewagę. Biedroniowi będzie jednak trudniej ze względu na, po wyborach samorządowych, ze względu właśnie na to, że Koalicja Obywatelska nie upadła zupełnie. I tutaj nie dodałem tego w pierwszej wypowiedzi. To znaczy z jednej strony stawką dla PiS-u było to, czy Blitzkrieg trwa, czy został przyhamowany, ale stawką dla Koalicji Obywatelskiej było to, czy ona w ogóle będzie dalej istnieć, czy no, okaże się, że model tego oczekiwania, bo Schetyna mówi, że musi po prostu poczekać i być najsilniejszą siłą antypisowską, jak ludzie się znudzą PiS-em, no to wtedy będą mogli zagłosować na tę największą siłę antypisowską. No, że ten model się wyczerpał. No, jak się okazało, on jeszcze się nie wyczerpał i w tym sensie w dalszym ciągu powstaje wrażenie, że Koalicja Obywatelska jest tą największą siłą opozycyjną, co utrudnia drogę do wjazdu na białym koniu Biedroniowi, a ułatwia ją z kolei Tuskowi. Także no, powtórzę w podsumowaniu, żebym miał obstawiać, to właśnie PiS wygrywa. Pytanie polega na tym, czy będzie w stanie stworzyć koalicję z Kukizem, czy nie. Dzięki, Michale. To może jako człowiek koncyliacyjny pod wpływem zaprezentowanych danych mogę takiego ustępstwa i powiedzieć o tym, że być może faktycznie chodzi o antypis, tylko pytanie brzmi, czy będzie to antypis jako jeden podmiot, czy antypis pluralistyczny. I odnoszę wrażenie, że te dane, które ja z kolei podawałem, czyli ilość kandydatów niezależnych, abstrahując od kontekstu, który znamy, to znaczy, że w wyborach samorządowych na włodarzy miast siła kandydatów niezależnych jest oczywiście nieproporcjonalnie duża w stosunku do innych wyborów, to jednak to zestawienie 28 kandydatów z Koalicji Obywatelskiej i około 70 niezależnych, to jednak wskazuje na to, że głosowanie przeciwko PiS-owi i głosowanie na Koalicję Obywatelską to są daleko nie te same motywacje i tutaj nie ma czytelnego, jasnego przełożenia z jednego na drugie. Tymczasem, to jest ciekawa rzecz, zaraz po ogłoszeniu na pierwszej tury wyników pierwszej tury wyborów przewodniczący Schetyna bardzo tak emocjonalnie wypowiedział się, że stworzyliśmy najskuteczniejsze antypis, co oczywiście jest empirycznie rzecz biorąc prawdą. Znaczy, bo to nie jest wrażenie, że Koalicja Obywatelska oczywiście jest najsilniejszą formacją na opozycji, tylko że w moim przekonaniu jest formacją niewystarczającą. Znaczy, że ten sufit poparcia jest nieco wyższy niż wynik uzyskany przez koalicję w wyborach do sejmiku 24%. Jednakowoż nie jest to sufit rzędu 40%, ani nawet 40% prawdopodobnie. Nawet gdyby na białym koniu jako patron tego projektu, bo prawdopodobnie nie kandydujący bezpośrednio polityk do polskiej polityki wjechał z powrotem Donald Tusk. Ten czynnik europejski, temat potencjalnego polexitu na pewno będzie kluczowym instrumentem używanym przez opozycję. Przy czym ja akurat jestem zdania, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj funkcjonowało w tym napięciu. I tutaj też powiem do czynienia z taką ciekawą sprawą, mianowicie, że o ile jak bardzo różni się oficjalny przekaz partii po wyborach od realnej diagnozy robionej na użytek wewnętrzny tej partii, o ile w przypadku Koalicji Obywatelskiej wydaje mi się, że to, co Grzegorz Schetyna mówi jawnie i otwarcie, to znaczy, że tworzymy najskuteczniejsze antypisy, to jest dobry pomysł na wybory. Temat europejski jest czymś, co należy podnosić jako kluczowy temat. To jest coś, co prawdopodobnie będzie esencją prawdziwej strategii Koalicji Obywatelskiej i co, jak rozumiem, będzie prowadziło Koalicję Obywatelską do takiego dążenia, aby w miarę możliwości kooptować jak najwięcej ludzi, w mniejszym stopniu środowisk, do coraz być może szerszej koalicji i neutralizować, zwalczać, mówiąc wprost, wszelkie siły na opozycji, które chciałyby startować osobno. Krótko mówiąc, Biedroń na listy bardzo chętnie, Biedroń samodzielnie największy ruch. Ale tutaj mam pewną, powiedzmy, spójność tego przekazu z tym, co rzeczywiście będzie praktykowane, o ile o tyle w przypadku Prawa i Sprawiedliwości sprawa jest bardziej skomplikowana. Znaczy, Paweł Kowal zresztą na łamach OKPRES niedawno opublikował tekst pokazujący
wewnątrzpartyjny spór o interpretację wyniku wyborów i o to, kto jest winien niedostatecznego w stosunku do oczekiwań wyniku tychże. I w moim przekonaniu ten wybór nie zostanie raz na zawsze, do wyborów rozstrzygnięty. A to dlatego, że skoro podstawowym celem w kontekście tematów europejskich, podstawowym celem dla Prawa i Sprawiedliwości miało być zdemobilizowanie wyborców opozycji, wyborców liberalnych, jest to taki czynnik w wyborach, który jest bardzo trudno mierzalny na bieżąco. Znaczy, tak naprawdę go się mierzy w momencie wyborów, bardzo trudno go wyłapać w sondażu, bo w sondażu, jak wiemy, tu chodzi o frekwencję przede wszystkim w określonych miejscach i jeśli się mylę, proszę mi poprawić, ale wydaje mi się, że akurat frekwencja to jest to, co najgorzej się mierzy w sondażu. Znaczy, że te wyniki najbardziej odbiegają od tego, co mieliśmy w rzeczywistości. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało czytelnego wskaźnika, który by pokazywał, czy ich taktyka, czy ich przekaz na dany moment, na kolejne miesiące jest skuteczny, czy nieskuteczny. A z drugiej strony jestem przekonany, że jeśli by Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na rozmiękczenie dyskursu europejskiej, czy polityki europejskiej i zdecydowało się zrobić to, co zapowiedział premier Morawiecki w dniu 11 listopada, to znaczy jakieś wzajemne ustępstwa i jakiś kompromis w relacjach z Unią Europejską, no to otworzy się w moim przekonaniu pole manewru dla sił skrajnie prawicowych, które dotychczas funkcjonowały na poziomie tego 1% poparcia. No to trzeba pamiętać, że mamy kryzys wyraźny kryzys w ruchu Kukiza. Mamy w moim przekonaniu ogromny sukces symboliczny narodowców, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości. No i trzecia rzecz, mamy możliwość otwarcia tej tematyki europejskiej dla skrajnie prawicy. Znaczy, jeśli PiS zacznie się miarkować w przekazie europejskim po to, żeby zdemobilizować wyborców liberalnych, no to otworzy się naturalnie pole dla skrajnej prawicy, przy czym byłaby to raczej skrajna prawica skierowana do trochę młodszego pokolenia, co oznacza, że nie udałoby się jej spacyfikować kolejnym transferem finansowym do Radia Maryja. Znaczy, bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość w kontekście ordynacji do Europarlamentu prowadziło negocjacje z Toruniem po to, aby rozgłośnia ojca Rydzyka nie poparła broń Boże żadnej inicjatywy, która pojawiłaby się ewentualnie na prawicy ze strony jakichś rozłamowców, no tylko, że to nie jest ten sam elektorat, prawda? Tutaj mieliśmy do czynienia z jakąś nową siłą i to by wzmocniło dylemat Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy właściwie jaką taktykę stosować. Rozmiękczenie przekazu europejskiego bardzo utrudnia realizację doktryny naprawy od nas do kościana, znaczy, która dotychczas była skuteczna i udawało się ją realizować. Tak, to chyba te najważniejsze kwestie. Aha, tylko jeszcze dodam, jeśli chodzi o lewicę. Ja raczej jestem wydaje mi się, że skuteczniejszym, czy bardziej obiecującym, bardziej obiecującą taktyką byłoby raczej ze strony Biedronia próba zbudowania ruchu, który byłby postępowy w treści, który byłby lewicowy, czy podstępowy, czy socjaldemokratyczny w treści, ale jednak w formie jakoś tam postideologiczny, znaczy w końcu odwoływałby się nie do twardo zdefiniowanych tożsamości lewicowych na zasadzie zbierania tego, co jest, co już się definiuje jako lewica, tylko na też graniu efektem nowości i mobilizowaniu także wyborców tych, którzy dotychczas w ogóle nie głosowali albo nie byli zainteresowani, to jeszcze się to młodsze pokolenie też ze względu na radykalnie niższe statystyki frekwencji jest jakimś istotnym potencjałem. Jeśli mogę jedno zdanie. Czy możemy to w podsumowaniu, bo chciałbym teraz dać szansę Państwu zadać pytanie, bądź skomentować, bądź wygłosić polemikę, czy ktoś z Państwa. Dobrze, to Ryszard, potem Pani, potem Pan. Ryszard Sztos, dzień dobry. Ja się strasznie ucieszyłem, że moja taka intuicja jako laika, że jest sens porównywania wyników wyborów sejmikowych w tym roku do wyborów parlamentarnych 2015 roku uzyskała taką naukową podbudowę. I ja taką zgrubną sobie porównanie zrobiłem, policzyłem. I patrzyłem, jaki jest udział głównych aktorów procentowy, udział w elektoracie, prawda?
więc poza PSL-em, to jest osobną bajką, wszystkie inne siły straciły udział w elektoracie. No siłą rzeczy, bo tam są samorządowcom bezpartyjnym się udało zrobić listę ogólnokrajową. Ja nie wiem, czy w poprzednich wyborach chyba tego nie było w ogóle. Właśnie, więc to jest nowy tutaj podmiot się pojawił. Więc siłą rzeczy te partie wszystkie straciły. Ale zobaczmy, o ile straciły. Otóż PiS stracił o 3,5 punkta procentowego. Ale Koalicja Obywatelska straciła 4,5 w porównaniu do sumarycznego wyniku Nowoczesnej i PO. Czyli w zasadzie, to tak sobie pomyślałem, że ta polityka, którą ten obóz liberalny opozycyjny prowadzi, prowadzi do niczego w zasadzie. Nie odzyskują, tylko jeszcze tracą w stosunku do PiS-u. Jeżeli chodzi o lewicę, to tu jest strata w wysokości 2 punktów procentowych, bo to jest z 11, który, na 9, które mamy teraz 3 podmioty lewicowe w tych wyborach. Więc strata jest jak gdyby tutaj mniejsza. Ale i o to chciałem zapytać, bo gdyby na to w ten sposób popatrzeć, to w zasadzie tutaj nic się nie dzieje, to jest mieszanie cały czas w tym samym kole. Tak mi się wydaje. Nie, żaden, nikt tu nie dotarł jakiegoś zdecydowanego przyrostu, prawda, jakiegoś przełomu. Nic nie nastąpiło. Wszystko jest tak, jak było do tej pory i prostą drogą idziemy do takich samych wyników wyborów do parlamentu. Z punktu widzenia lewicy, to też chciałem postawić taką tezę i prosić o opinię. Mnie się wydaje, że jeżeli trzy SLD pójdzie z Razem i z Zielonymi, czy pójdą osobno, czy się podczepią pod koalicję, to w sumie, jeżeli nie ma najmniejszego znaczenia. Dlatego, że to jest znowu cały czas mieszanie w tym samym kotle i do tego nie przybędzie w ogóle żadnych nowych wyborców. Prawda? Jest wyraźnie oczekiwanie rzeczywiście na nowy krok. Jeżeli chodzi o Biedronia, to mi się wydaje tak, że też tak przewiduję, że pójdą dwa do wyborów parlamentarnych bloki lewicowe, znaczy Biedroń osobno i prawdopodobnie tutaj ta koalicja z tych trzech podmiotów się stworzy. Natomiast myślę sobie tak, że jaki będzie wynik, to przesądzą o tym sondażu przedwyborczym. Bo jeżeli się okaże tak, że któraś z tych sił, czy to Biedroń, czy powiedzmy SLD Razem i tak dalej, będą miały takie wyniki sondażowe, które wskazują, że głos na nich oddany nie będzie zmarnowany, a na tych drugich nie wiadomo, prawda, to nam przesądzi sytuację, może nastąpić ten gwałtowny przełom w ostatniej chwili przepływy ludzi, bo przez cały czas, jak się czyta na forach, na najróżniejszych grupach dyskusyjnych, dyskutujemy tutaj, to jest cały czas niedosyt na lewicy, że jest strach przed oddaniem głosu na lewicową ugrupowanie, że może się stracić ten głos. Prawda? Jeżeli na przykład Biedroń pokaże, że ma 8%, a to będzie oczywista sprawa, że to nie musi być. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o strategię PiS-u. Myśmy ostatnio się tam już takie projekty nad różnymi projektami lewicowymi dyskutowali, jakie by trzeba było podjąć. I tak żeśmy sobie pomyśleli, słuchajcie, to za rok są wybory parlamentarne. PiS będzie koniecznie potrzebował jakiegoś nowego programu, żeby ludzi zachęcić. Podrzućmy im, skoro innym się nie da, podrzućmy im bezwarunkowy dochód podstawowy. Oni to wprowadzą. Dlaczego nie? Wprowadzą jakieś pierwsze szczątkowe formy, tak jak 500+ wprowadzili. A nie wprowadzili tego ani liberałowie, ani lewica, jak była przy władzy, prawda? Kto wie, być może właśnie tak. Chciałbym zapytać krótko, bo przyznajcie, że za rok w wyborach mniej programów, mniej ideologii, tak PiS łagodnieje, będzie starał się narodowcom podkładać nowy, koalicja po prostu będzie chciała być jeszcze większa, i tak dalej, nie wiadomo co z lewicą, nie wiadomo co z Biedroniem, czy będzie lewicowy, czy będzie liberalny, ale to jest cały czas to samo koło, tak? To jest te 40-50%, które głosuje. I tak jak tu padały głosy,
wygranych moim zdaniem tych wyborów, o których mówi się bardzo mało. Teraz w kontekście Dolnego Śląska mówi się o bezpartyjnych samorządowcach. Przez chwilę było, się wydawało, że na Mazowszu też Rodzynek będzie rozdawał karty, a bezpartyjni samorządowcy, to się przypomnisz, to jest siła, która 3 lata temu zdobyła 20% w wyborach prezydenckich, bo bezpartyjni samorządowcy wystawili Pawła Kukiza na prezydenta. Czy więc w przyszłym roku niespodziewanie się nie objawi siła, bo bezpartyjni samorządowcy, no to są ludzie dość doświadczeni, nie bardziej muszą politycy zarówno PiS-u, PSL-u, jak i platformy, te mocniejszych formacji. Czy nie spodziewacie się, że mając na myśli te 50%, które nie głosuje, czy 40%, czy to nie jest czas formacji, która wyskoczy jak królik z kapeluszy, tak? Coś w postaci właśnie 3 lata temu mojego Pawła Kukiza, bądź tych bezpartyjnych samorządowców teraz. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Mogę krótkie do sprostowania, tak? Ja chciałbym tylko już powiedzieć na temat tego, co Pan tutaj przytoczył o współudziale obywateli władzy w państwie, ponieważ to nie jest do końca tak. Warto spojrzeć na wyniki wyborów chociażby w Słupsku bądź w Dąbrowie Górniczej, gdzie obywatele tak naprawdę wygrywali wybory, prezydenci, właśnie ze swoim głosem współuczestnictwa obywateli w zarządzaniu miastem. To jest taka idea miast progresywnych, którą tutaj przywozi właśnie Robert Biedroń, którą będzie kontynuowała jego była zastępczyni i którą też pan Bazyla w Dąbrowie Górniczej tutaj ta idea jest dla niego ważna i którą myślę, że w dużym stopniu wygrał też te wybory. Więc to nie jest do końca tak, że ta idea jest jakaś martwa, ona powoli się rodzi, ale potrzeba jeszcze dać troszeczkę czasu, żeby ona się... Władzę w państwie, a nie władzę w mieście. Tak, dokładnie. I druga rzecz, chciałem powiedzieć, że ta porażka PiS-u, dosyć znaczna w tych ostatnich wyborach, dokonała się też z powodu ich bardzo brutalnej kampanii. Ja to widziałem osobiście, uczestnicząc w kampanii w Dąbrowie Górniczej, co... jak PiS wykorzystywał służby, takie jak na przykład policję, do pilnowania banerów swojego kandydata, gdzie na przykład w Dniu Wszystkich Świętych rozdawane były zapałki z logiem PiS-u na cmentarzach. To były takie, no, perfidne chwyty, które myślę, że bardzo PiS-owi zaszkodziły i są dużym powodem tego, że uzyskał on po prostu tak niski wynik w tych wyborach. Bardzo bym prosił o podsumowania. Więc ja krótko o kilku kwestiach. Redaktor Sawczuk ma rację, eksponując szansę PiS-u w wyborach parlamentarnych. Rzeczywiście w polityce jest tak, że decydują zmobilizowane mniejszości. Te wyniki wyborów sejmikowych pokazują i ta stabilność. Tutaj pełna zgoda, że to szanse PiS-u są bardzo poważne, ale jednocześnie to tutaj widać alternatywę też, która ma też dużą siłę mobilizacyjną. Ja w ogóle widzę pewną ciągłość ruchów protestu z lipca 2017 roku, gdy idzie o wielkie miasta, że to poruszenie nie pozostało bez konsekwencji. Te struktury, aktywiści i tak dalej. Tutaj to bardzo trudno jest uzasadnić, więc ja po prostu zgadzając się, że te wyniki samorządowych wyborów, mimo że są bardzo niekorzystne w sumie dla PiS-u, to nie przekreślają szans wyborczych tej partii. Ale tutaj do rozważań pana Michała co do strategii PiS-u, przesuwania się, jakby łagodnienia i tak dalej. Być może jednak PiS wykorzystać inny chwyt, częsty w polityce, mianowicie odwoływanie się do efektu kontrastu, budzenie innych lęków. Może powtórzyć czy próbować zastosować taktykę Orbana z Jobbikiem. Znaczy te ruchy skrajne mogą zyskać, narodowcy zyskać cichą akceptację. I na tym tle PiS będzie kontrastował, a jednocześnie te ruchy
mogą wydawać się niegroźne, że zmarnują, nie przekroczą progu wyborczego. I to już nawiązanie teraz do tych głosów o szansach innych pana, pytanie o szansach innych bezpartyjnych samorządowców. To trzeba pamiętać o ordynacji i o tym, że pierwsze są wybory europejskie w tym ciągu. Bezpartyjni samorządowcy nie są w stanie, jak sądzę, zmobilizować się na wybory, czy inne podobne siły na wybory europejskie, tak aby stworzyć taki impuls przyciągania i pewności, że głos na nich oddany nie będzie głosem zmarnowanym. A to rzeczywiście tutaj zgoda też z Ryszardem Straussem, że ta obawa przed zmarnowaniem głosu jest bardzo silna i ona w części odpowiada za marne wyniki lewicy, ale wybory samorządowe tylko nasilą tą obawę. Znaczy, bo to prawda. Natomiast odebrałem głos Ryszarda Straussa jako taką, no, takie rozczarowanie, że nie nastąpiła dekonstrukcja sceny politycznej. No nie nastąpiła, ale to nie jednych rozczarowuje, a innych daje nadzieję, bo to może oznaczać, że ponownie widać możliwe punkty czy osie krystalizacji opozycji na przykład skutecznej wobec PiS. I to jest rzeczywiście, chyba przesądzi się i trochę w sondażach, ale myślę, że w większym stopniu w wyborach samorządowych, bo będzie, znaczy w pewnym sensie tylko europejskich, że bardzo trudno będzie zmienić koalicję, ucząc się po wyborach europejskich. Na lewicy i w centrum doświadczenia są fatalne, pamiętacie te inicjatywy i to wszystko tylko psuło jakby wynik. Jeszcze do głosu Hermana, to jest ten typ dóbr oferowanych w wyborach samorządowych. Tu element nowy wrzucę. Otóż w tych miastach, Radom, Elbląg i tak dalej, zaoferowano pewne dobra publiczne, że tutaj będą inwestycje, kupiono lotnisko i tak dalej. Wyborcy okazali się niestety mało zainteresowani dobrami publicznymi. PiS może z tego wyciągnąć wniosek taki, że musi oferować dobra indywidualne, dobra prywatne. To jest smutne, ale to jest prawdopodobna konkluzja, że co tam port, co tam lotnisko, co mi autostrada, liczy się dobro prywatne. Tyle może. Odnosząc się do tych pytań o miejsce dla jeszcze kogoś innego. Może najpierw od sondaży. Zgadzam się absolutnie z panem, że jest ta obawa, to jest oczywiste, jest ta obawa przed oddaniem nieważnego, znaczy głosu, który potem się nie będzie liczył. Na to zresztą gra Platforma, czy Koalicja Obywatelska, mówiąc, stawiając sobie jako głównego wroga w tym momencie, do tej pory tak było do wyborów jeszcze samorządowych, takiego właśnie, czy Roberta Biedronia, używając wobec niego często retoryki ostrzejszej niż wobec PiSu, chociaż wydawałoby się, że nie powinno tak być. Natomiast mam takie poczucie, że to może się zmienić w jednym momencie. Jeżeli jakby wielokrotnie jest tak, że nasze wybory, czy wybory Polek i Polaków, właśnie to prawdopodobieństwo wyznacza. I jeżeli się okaże, że w pewnym momencie w sondażach Biedroń zacznie się pojawiać, Biedroń, Lubina, może się i będzie miał tam nawet 5 i jest szansa, że przekroczy próg wyborczy, albo będzie miał 8, albo 10 i zacznie się pojawiać w sondażach, może to spowodować, że ludzie będą się mniej bali tego straconego, tylko właśnie musi się pojawić w sondażach. Sondaże są tutaj bardzo silnym, tak naprawdę silnym bodźcem. Sondaże przedwyborcze, mimo tego, że jak wiemy, bardzo często się nie sprawdzają. Moje przekonanie o tym, że jest miejsce dla lewicy, może jeszcze najpierw, że jest miejsce dla jakiegoś ruchu, który może nagle wyskoczyć. To, o czym,
o czym Pan mówił, wiemy, że w każdych wyborach tak było. Raz Nowoczesna, bez struktur lokalnych, uzyskała bardzo duży wynik. Teraz ma oczywiście bardzo mały, ale wtedy miała bardzo duży, jak na bardzo nową partię. Janusz Palikot też wyskoczył nagle i uzyskał wysoki wynik. No i oczywiście Paweł Kukiz. Więc na to jest zawsze okazja i wydaje mi się, że to się może wydarzyć, o ile na lewicy nic się nie wydarzy. Moje przekonanie o tym, że o ile na lewicy nie wydarzy się coś takiego, co sprawi, że jej szanse zaczną wzrastać, jeżeli chodzi o, że zacznie się pojawiać w sondażach, na przykład i zacznie jej wzrastać w tym sondażu. Z tych sondażów, o to mi chodzi. Powiedziałam wcześniej, że nie wiem, czy jest to zjednoczenie, logika, zjednoczenie na lewicy, logika wskazuje, że tak, ale ja nie jestem pewna, bo na przykład wyborcy, bardzo niewielki procent, ale wyborcy partii Razem mogą poczuć się niezadowoleni ze zjednoczenia z nazywaną lewicową SLD. I to może być czynnik, który ich odstraszy od głosowania na taką lewicę. Myślę, że większość wyborców to zachęci. To jest trudne do powiedzenia. Mam przekonanie, że jest miejsce dla lewicy z prostego powodu. W naszych sondażach, które my zamawiamy jako OKO.press, najczęściej robi je Ipsos, wynika z tych sondaży, że Polacy mają dużo bardziej liberalne, może nie dużo bardziej, ale liberalne, bardziej liberalne poglądy, chociażby w kwestiach obyczajowych, niż główne partie, nie mówię nawet o PiS-ie oczywiście, ale o Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej czy Nowoczesnej. I oczywiście prawdopodobnie na Zachodzie byśmy nie mówili o lewicy, tylko w kontekście spraw obyczajowych, no ale w Polsce jest to jakaś tam główna oś. W związku z czym z tego wynika, że to miejsce jest. Zacznę od tych wyborców bardziej liberalnych, niż się wydaje. Niedawno mieliśmy w Kulturze Liberalnej wywiad z Robertem Mazurkiem, który przytaczał takie badania wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości, z których ponoć wynika, że również wyborcy PiS-u są bardziej liberalni niż linia partii. I to jest kolejny czynnik, który może skłaniać partię do tego, żeby już nie radykalizować przekazu, chociaż to też zależy pewnie jeśli chodzi o tę radykalizację, to zależy pewnie trochę też od tematu, bo mogą nie radykalizować w kwestii aborcji, ale z kolei jeśli chodzi o uchodźców, no to mogą się, jak pokazuje ten ostatni spot, wcale specjalnie nie ograniczać. Chciałem zwrócić uwagę na to, bo wcześniej mówiłem o tym, że PiS ma taki problem, w pewnym sensie jest w kropce, bo chciałby kontynuować tę swoją misję polegającą na koncentracji władzy i takiej radykalizacji PiS przeciwko wszystkim. Z drugiej strony właśnie nie bardzo może to robić, on musi się trochę uspokajać, ale jednak nie bardzo ma alternatywny model, więc ma taką trudność, co zrobić dalej. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że podobny problem ma Biedroń, jeśli będzie próbował zaistnieć szerzej na scenie politycznej, bo wobec niego wysuwa się dwa sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony mówi się o nim jak właśnie o takim polskim Macronie, ale z drugiej strony mówi się o nim jako o potencjalnym zjednoczycielu lewicy i to są dwa różne zadania. To znaczy Macron to jest taka postać, która wśród części środowisk lewicowych uchodzi za takiego trochę bardziej kulturalnego faszystę i jakby Macron, jakby Biedroń próbował być Macronem, a jednocześnie zjednoczyć lewicę, no to od razu oczywiście część tej lewicy gdzieś tam sobie będzie musiała odpaść i to miałoby to dla niej trudne i znowu powstaną jakieś osobiste zadry i generalnie w ogóle jak się już zacznie ten temat, to wszystkim opadnie chęć robienia czegoś dalej, wrażenie. No więc oczywiście wydawałoby się logiczne, jeśli wyszedł tą strategią Biedronia, żeby próbować to ominąć, tylko z drugiej strony wtedy powstają takie czynniki obiektywne, to znaczy, no to co wtedy z tym SLD, co wtedy z tym Razem. Gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że Razem, że SLD prędzej wyląduje w Koalicji Obywatelskiej niż z Biedroniem w jednym ugrupowaniu. Być może tak się stanie, ale obstawiałbym jednak, że jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że SLD wystartuje samo i jednak będzie próbował coś wtedy budować nie wiem z kim i że jednak to się może bardzo duża szansa, nie widzę w tej chwili za bardzo im
innej alternatywy, że to się skończy niestety w taki dość podzielony sposób. I chciałbym nawiązać na koniec do tej kwestii współuczestnictwa, o której Pan wspomniał, bo powiedziałbym tak, mi się wydaje, że oferowanie współuczestnictwa jako programu politycznego jest o tyle ryzykowne, że ludzie generalnie nie chcą, żeby ich męczyć takimi rzeczami i że jak się komuś mówi, że wszystko oddamy wasze ręce i wy to zróbcie, to nie mam wrażenia, że to jest bardzo atrakcyjny program. Natomiast wydaje mi się, że jest coś bardzo podobnego, na co jest miejsce i z grubsza, Michał Suska wcześniej wspomniał o tej mojej książce Nowy Liberalizm i z grubsza mam wrażenie, że Robert Pojedrańkowat robi bardzo dużo rzeczy z tych, które tam zostały napisane i że jedna z takich rzeczy to jest właśnie, żeby dać ludziom poczucie, że ich, że to co mówią i to co myślą jest ważne i prawowite i że należy się do tego odnieść takie, jakie to jest i wziąć to jako pewien taki punkt wyjścia do tego, żeby potem coś zrobić z tym politycznie. I wydaje mi się, że to jest uczciwe i ważne w demokracji, że właśnie ten głos, który ludzie jakoś tam zgłaszają, nie jest tłamszony, ale właśnie współkształtuje, tak? Nie tyle właśnie, że wymaga od nich aktywności zawsze samodzielnie, ale współkształtuje to, w jaki sposób politycy reagują na pewne oczekiwania społeczne. Problem tylko polega na tym, że w tej scenie, z którą mamy do czynienia, mimo że od strony takiej konceptualnej jest właśnie miejsce na taką opowieść, że oto budowaliśmy trzecią RP, potem PiS dostrzegł jej pewne niedostatki i w gruncie rzeczy postanowił powiedzieć, że teraz to lud ma głos, ale zrobił to w taki sposób, że to PiS mówi, co tak naprawdę ci ludzie myślą, że ci ludzie nie są upodmiotowieni. To, że teraz można... Dlatego dla wielkiego wyboru mówił o władzy państwa. Rozumiem, okej. Mnie się wydaje, że to jest problem. W każdym razie wydaje mi się, że jest miejsce na taką opowieść. Martwię się tylko tym, że inne powody sprawiają, że to jest niezwykle trudne do przeprowadzenia. To znaczy, może od bezpartyjnych samorządowców, no, doświadczenia ostatnich lat pokazują, że to przejście polityków niezależnych, czy występujących jako niezależni z polityki samorządowej do krajowej jest bardzo trudne. Znaczy, były próby w takim, powiedzmy, o profilu centroprawicowym, tak bym powiedział, ale budowanie takich projektów mniej więcej w połowie lat 2000 to się zakończyło spektakularną klęską, a jeśli chodzi o sukces Kukiza, wcześniej wspomnianego tutaj pani Kota, te wszystkie ruchy, które, znaczy warunkiem względnego przynajmniej sukcesu takiego ruchu jest wyrazisty lider. To znaczy za hasłem niezależności czy bezpartyjności musi jeszcze iść osoba. Znaczy w tych dwóch przypadkach tak było. Znaczy to był pani Kota, to był ruch pani Kota i to było, no i przypadkiem to było 20% Kukiza, prawda? No i teraz jest pytanie, znaczy bezpartyjni samorządowcy musieli sobie znaleźć po prostu jakąś kolejną postać tego rodzaju, a oczywiście tak, ktoś taki zawsze może wyrosnąć na pół roku przed wyborami, ale wydaje się, w tym momencie chyba nie widać nikogo konkurencyjnego wobec Biedronia. Znaczy na charyzmatycznego lidera nowej siły, no w tym momencie jednak raczej obstawia się osobę Roberta Biedronia i nikogo drugiego nie widać. Ten dylemat Macron czy zjednoczycie lewicy, powiedział tak, te dylematy w rodzaju, czy Macron to jest właśnie ten kulturalny faszysta i padły neoliberał, to są dylematy właściwe nie wyborcom polskim, o których walczyłby Robert Biedron, tylko są to dylematy działaczy niedużych grupowań politycznych oraz mojej bańki na Facebooku, która tak się składa, jest bardzo podobną bańką do twojej, Tomaszu. W ogóle chyba nas wszystkich tutaj jak siedzimy. W związku z tym myślę, że to nie jest problem, który dotyczyłby, który spędzałby sens powiek wyborcom, o których ten polityk będzie musiał walczyć. To chodzi o to, czy będzie oddzielna lista, czy nie będzie. Zgoda, chociaż skala tego problemu się zmienia, tak? Bo o ile wśród działaczy ten stosunek umowy do Macrona to jest takie pół na pół, nie by było, to w przypadku wyborców tutaj będą zupełnie inne proporcje. I ostatnia rzecz. Wydaje mi się, to co zadecyduje o sukcesie bądź jego braku opozycji
już ustaliliśmy, że antypisowskiej, to jest to, czy ten pluralizm na opozycji zostanie potraktowany jako konkurencyjny czy niekonkurencyjny. Znaczy, krótko mówiąc, czy Grzegorz Schetyna uzna, że inicjatywy obok niego, znaczy inicjatywy nie będące koalicją obywatelską i deklarujących się jako przeciwne Prawo i Sprawiedliwości z jakimś alternatywnym programem, czy one są po prostu wrogiem, znaczy czy są środowiskiem do kooptacji, a jeśli nie, to do zwalczenia, czy nie. W moim przekonaniu, ale to jest na razie spekulacja, bo to się będzie okazywało w kolejnych miesiącach, istnieje potencjał i na poziomie regionalnym, i na poziomie ogólnie frekwencyjnym, bo tutaj kilka razy przywołam fakt, że mniej więcej połowa Polaków też jest nie głosowała, że istnieje istotny potencjał dla budowania poparcia, które ma charakter niekonkurencyjny wobec poparcia Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, krótko mówiąc, że to nie chodzi o przepływy wyborców od Koalicji Obywatelskiej do Biedronia bądź czegoś innego, tylko że istnieje potencjał poza tą grupą wyborców, która już skądinąd na Koalicję Obywatelską głosuje. Przy czym nie jestem przekonany, czy Grzegorz Schetyna podziela ten pogląd i analitycy, którzy będą przygotowali mu materiały do rozpoznania czy diagnozowania rzeczywistości. Aczkolwiek taka wojna na wyniszczenie na opozycji w moim przekonaniu nie pomoże nam wstrzymać PiS-u w władzy. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Magdalena Szynowicz, OKO.press, profesor Jacek Taciborski, Uniwersytet Warszawski, Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna, Michał Sikorski, Krytyka Polityczna. Bardzo Państwu chciałem serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że są Państwo usatysfakcjonowani, ponieważ wydaje mi się, że nasza dyskusja toczyła się wokół tematu, który był zarysowany, który był przedstawiony w zaproszeniu. I odpowiedzieliśmy na pytania, które Państwo znaleźliście także w zaproszeniach, więc mam nadzieję, że Państwo dostaliście tego, czego się spodziewaliście. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj po wyborach do Europarlamentu bądź i także po wyborach do polskiego parlamentu. Mam nadzieję, że w tym samym gronie, abyśmy mogli po pierwsze zweryfikować tezy, które tutaj zostały przedstawione i prognozy, a także zastanowić się co dalej. Jeszcze raz Państwu dziękując, życzę miłego wieczoru i do następnych spotkań i konferencji. Dziękuję.